Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy boją się piekła, bo już na samą myśl o tym grillowaniu, przypiekaniu na wolnym ogniu czy smażeniu w smole dostają gęsiej skórki. Dobra wiadomość jest taka, że takiego piekła nie ma. Hmm, dlaczego więc słyszymy w Ewangelii, na przykład w tej dzisiejszej, z 16 rozdziału Łukasza, kiedy czytamy przypowieść o bogaczu i łazarzu, że jest tutaj jakiś element ognia, bogacz mówi, że cierpi w płomieniu, że bardzo pragnie, ma wielkie pragnienie, chciałby ugasić je itd, i tak dalej. Cóż, wszystko, co wiemy na temat Boga, na temat rzeczy ostatecznych, w tym nieba i piekła, wiemy przez porównanie do rzeczy znanych nam z tego świata. Przecież nikt nie poszedł na drugą stronę i nie sprawdził, jak to wygląda, a nawet gdyby tak się stało, byłby pewnie podobny do. Świętego Jana, który w Apokalipsie no, daje wyraz swojemu, hmm, swojej bezradności z powodu tego, że nie może opisać słowami tego wszystkiego, co zobaczył w swojej wizji. Słowa nie oddadzą tego, co zobaczył. Dokładnie tak jest. I Pan Jezus, mając tego świadomość, opisuje tamte realia. Przy pomocy rzeczy znanych nam z tego świata. Tylko uwaga, nie wolno nam się na nich skupiać. Jeżeli na przykład skupimy się na wątku ognia, hmm, no to będziemy mieli ciągle taki obraz piekła, gdzie cierpi się z powodu przypiekania. Nic bardziej błędnego. W tej przypowieści o bogaczu i łazarzu jest bardzo cenna podpowiedź. Chodzi o oddzielenie. Abraham powiada między nami a wami. Między zbawionymi a tymi, którzy są w piekle, jest przepaść. I nikt z tej strony do Was, ani z tamtej do nas nie przejdzie. Oto wątek zasadniczy oddzielenie. Kiedy ktoś tutaj na ziemi polegał na Panu Bogu, w tym wypadku będzie to Łazarz, to i po drugiej stronie mógł liczyć na to poleganie, to mógł liczyć na Bożą Opatrzność. I teraz znajduje się po stronie tych sprawiedliwych, szczęśliwych, którzy tylko radości zażywają. Bogacz, który liczył bardziej. Na siebie Boga raczej nie chciał znać, dokładnie w takich samych realiach że tylko że po drugiej stronie są one o wiele boleśniejsze. Chodzi o to oddzielenie, które Bogacz zafundował sobie już tutaj na Ziemi. Wszyscy, którzy Boga nie uznają, no, w świadomy sposób się od niego oddzielili, prawda? No więc trudno liczyć, żeby po drugiej stronie było inaczej. Bóg tylko przypilnuje. Nie na zasadzie bycia złośliwym, ale po prostu oddaj im to, czego zawsze chcieli, czyli oddzielenia. To oddzielenie to właśnie piekło. Ani żaden ogień piekielny, ani żaden, żadne przypiekanie, tylko po prostu odsunięcie, oddzielenie, bycie poza marginesem. Hmm, czy to jest dobra wiadomość? Dla mnie świetna. Pozdrawiam serdecznie.